Mamy telefon, halo, halo. Halo. Halo, halo. Siema. Skąd jesteś? Siema. Jak masz na imię? Hej, jestem Wojtek z Olsztyna. Siema. Cześć, Wojtek z Olsztyna. Do kogo masz pytanko? Do ciebie mam pytanko. A jakieś poddymiające, czy co? Jakie? Można tak powiedzieć. No dobra, dawaj. No to mam pytanie, jeśli chodzi o tą opinię, ponieważ tak troszeczkę jedziesz na Tana, że nagrywał z Agatą, chciał poprawić relację z Agatą, nabija sobie wyświetlenia. No to co sądzisz o Nitrze? Bo Nitro ciągle też mówił, żeby kancelować Agatę, a nagle wyjeżdża z filmem, na którym, no nie oszukujmy się, zrobił bardzo dużo wyświetleń i zyskał na tym. Chodzi ci o wywiad, czy o ten... co mówił Nathan, jakiś z tych karcianek? Pewnie o wywiad. O wywiad ci chodzi, ten długi godzinny? Chodzi mi o wywiad Nitra. Tak. No, wywiad Nitra. Wiesz, z tego co wiem, no to on podszedł do tego... Znaczy powiem swoje zdanie, nie? W Agatach szukała kogoś, żeby właśnie wystąpić u niego, żeby jakoś się wybronić. Wiem, że Boxdel w aferkach odmówił. Natomiast Nitro przyjął tą propozycję. Ja tam wiem, że chyba dużo miał do powiedzenia tam menadżer aktualny Fagaty. On się tam chyba zna dobrze z Nitrem. Jednak czy wybronił Fagatę? Chyba ją jeszcze bardziej pogrążył. Natomiast no tak, czy Nitro głosił gdziekolwiek, że właśnie Fagata ma być delejtowana z internetu? Bo jeżeli tak, no to faktycznie hipokryzja. Tylko czy on tak mówił? Tak no. Mówił Nathan na pewno, a czy... Nitro tak mówił, to ja nie chodzi wiem. Chodzi mi potem, że po prostu już po tym filmie też już normalnie nagrywał, Fagata się pojawiała w odcinkach Nitra, więc to też tak moje stanowisko jest takie. Uważam, że zrobił bardzo źle, dlatego oficjalnie wysyłam go do walki na MMA. Na hype MMA. Wiesz co, tutaj to jest też właśnie ciekawa przekmina, to zaraz do Wiki zadam to pytanie, bo wiem, że ona ma inny stosunek do tego. Moje osobiście, to co ja uważam, ja to gadałem w Fagacie, też to głosiłem u mnie na story ostatnio, to zostałem o to skrytykowany. Mi wciąż brakuje jakichś takich wyjaśnień ze strony, w ogóle ile my już ten temat wokujemy, nie? To się chyba opłaciło mimo wszystko. Ale promo Fagaty tutaj tak, leci tak. Niezłe. Ja uważam, że wciąż brakuje jakiegoś filmu, że ona siada i opowiada widzom i ona zawsze mi mówi, a ja nie mam ich za co przepraszać. No ale kurde, to jaki teraz jest wydźwięk tego wszystkiego, że wykorzystała, a dalej sobie funkcjonuje w internecie. I to jest zły ten wpływ na te młode dziewczynki, dokładnie, co sobie tak patrzą samo mówiłem i właśnie. O, wykorzystała, trochę ludzie pogadali i leci dalej. Ja tak samo nie, na moim to blogu mówiłem właśnie, identycznie. Identycznie. Właśnie tak, przysięgam ci, dosłownie tak samo opinię, ponieważ Nitro nagrał ten wywiad i tak naprawdę ten wywiad nic nie dał. I nic, no... No, nic nie zmienił tak naprawdę. No tak, ja uważam, że wywiad nawet tam pogrążył. Ja gadałem w Fagacie, że jak idziesz do kogoś na wywiad, no to gadaj wszystko. Takie jest moje stanowisko. Fagata się z moim stanowiskiem nie zgadza. Ona uważa, że już to wszystko powinno iść dalej. I też zauważam taką tendencję w internecie, że ludzie już właśnie mówią, żeby jej odpuszczać. Ja natomiast uważam wciąż, że ona powinna nagrać, bo każdy popełnia błędy. Nathan popełnia błędy, jeszcze się przekonacie w tym programie, jakie kurwa mocne. Że dziwne rzeczy, jeszcze ci tego nikt nie wyciągnął, ale zaraz będzie wyciągane. O kurwa. Ale złomowanie będzie. Czy złomowanie, nie wiem. Lekkie może. Takie jest moje stanowisko, ale widzisz, właśnie taki jest internet. Ci influencerzy robią wszystko. Ja też jako kanał komentarzy, ja nie wiem, jak się mam zachowywać, wiesz, jedni reklamowali skamy, przeprosili, no to czego można żądać więcej? Jednak wiesz, przeprosili, ja uważam, że właśnie Fagata też powinna coś tam nagrać, ale świat pokazuje tych influencerów, że widzowie już są trochę za nią, bronią jej, ma wciąż swoje grono odbiorców. Czy